Nauczanie dzieci języka angielskiego powinno spełniać dwa zasadnicze zadania: kształtować ich umiejętności komunikacyjne oraz dbać o ich ogólny rozwój. Zastosowanie zadań, które wykorzystują elementy różnych obszarów edukacyjnych, umożliwia rozwijanie nie tylko umiejętności językowych, ale również innych ważnych umiejętności rozwojowych dziecka. Na przykład zajęcia plastyczne sprzyjają rozwojowi sprawności motorycznych. Nawet te młodsze dzieci w przedszkolu mogą uczestniczyć w przygotowaniu materiałów dydaktycznych, na przykład ilustracji, plakatów i potrzebnych przedmiotów. Można pracami dzieci udekorować salę i oczywiście zaprezentować je rodzicom. Im większe zaangażowanie dziecka w lekcje, tym lepsze są rezultaty ich nauki. W ten sposób rozwijamy twórcze myślenie dzieci, wiarę we własne możliwości oraz poczucie dumy ze swoich osiągnięć. Nauczycielka prezentuje główny temat zajęć, czyli niebieską łódkę. Dzieci uczą się piosenki o łódce, a następnie słuchają poleceń nauczycielki i uważnie obserwują, jak wykonać łódkę oregano. Tym razem każde dziecko wybiera kolor dla swojej łódki. Wykonując zadania plastyczne, dzieci słuchają piosenki. Jeśli mają na to ochotę, śpiewają. Pływająca papierowa łódka stwarza możliwość eksperymentowania z przedmiotami, które się unoszą na wodzie lub toną. A więc rozwijamy u dzieci wiedzę o świecie, przede wszystkim ich umiejętność bacznej obserwacji zjawisk w przyrodzie. Zajęcia plastyczne wymagają dużej koncentracji i skupienia. Aby dzieci się nie zmęczyły i znudziły, zadania powinny być zaplanowane zgodnie z zasadą naprzemiennej aktywności. Zadania wyciszające i dynamiczne. Połączenie różnych obszarów edukacyjnych – sztuki, muzyki, plastyki, przyrody oraz wychowania fizycznego – umożliwia dzieciom ich wszechstronny rozwój – intelektualny, emocjonalny, fizyczny oraz społeczny. Drodzy rodzice i opiekunowie, wśród materiałów do nauki języka angielskiego, z których korzystają Wasze dzieci, na pewno znajdują się płyty z nagranymi piosenkami. Używajcie ich także poza przedszkolem. Odtwarzajcie je dziecku w samochodzie, w domu, gdy bawi się lub rysuje. Dziecko, słuchając piosenek, nie tylko uczy się melodii języka, ale nieświadomie chłonie wiedzę jak gąbka. I've got a boat, it's nice and new. I've got a boat, I paint it too. Colors, colors, which one today? It's blue, it's blue, it's blue, I say.